przechodzimy do punktu 24. Interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo, pan radny Mariusz Strzępek. Proszę państwa, mam kilka takich pytań. Pierwsze dotyczy, poproszę oczywiście w formie pisemnej odpowiedź. Pierwsze dotyczy pojemników na odzież używaną. Sporo takich pojemników znajduje się w ciągach ulic powiatowych i no niestety wokół tych pojemników często powstają śmietniska po prostu, bo ludzie nie tylko używają tych pojemników do tego, do czego powinni ich używać, ale też one przyciągają różne osoby, które chcą się pozbyć śmieci i porzucają je w koło. Jest sporo takich miejsc, między innymi też na ulicy Legionów widziałem takie pojemniki. I czy ktoś podpisał umowę dzierżawy jakąś tutaj, czy są wnoszone opłaty za zajęcie pasa drogowego, do kogo w ogóle te pojemniki należą, czy my wiemy i czy w ogóle istnieje możliwość ich usunięcia? To są takie pytania dotyczące tego tematu. Druga sprawa dotyczy likwidowanego MDK-u, bo chciałbym się dowiedzieć, jaki jest dalszy jakby los. Były jakieś kontrole, jedna, druga, trzecia, czwarta. Z jednym z protokołów mogliśmy nawet się zapoznać jako komisja. Zapoznaliśmy się, później okazało się, że on jest jakiś niekompletny, że czegoś tam brakuje, że pojawiają się różnego rodzaju zarzuty, jakieś no nie wiem, jak to określić, zarzuty, różnego rodzaju zastrzeżenia do pracy poprzedniego, znaczy dyrektora. I chciałem zapytać, czy proces kontroli placówki już został definitywnie zakończony i czy w związku z tym dostępny jest ostateczny protokół? Jeżeli tak, to poprosilibyśmy, żebyśmy mogli się z nim zapoznać, tym razem z załącznikami poprosilibyśmy. I jeżeli zostały wykryte jakieś nieprawidłowości, czy jakieś naruszenia prawa, a nie tylko i wyłącznie dyscypliny pracy, to czy zarząd powiatu podjął jakiekolwiek kroki zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób odpowiedzialnych bez wskazywania, które to są osoby. I kolejna sprawa to jest taka, że dowiedziałem się niedawno, że pan Krzysztof Grochowina, który był pracownikiem starostwa powiatowego, ponoć wygrał niedawno sprawę przed sądem pracy. W związku z tym dobrze by było, żebyśmy dowiedzieli się, w jakiej wysokości odszkodowanie mamy panu Krzysztofowi wypłacić. I czy sąd pracy przywrócił pana Krzysztofa do pracy? I przy okazji też może byśmy się dowiedzieli, na jakim etapie jest postępowanie i czy zostało złożony pozew przez pana Kilmana, dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, bo tak nie wiem, jakoś tak nam umknął ten temat. Jeszcze mam taką sprawę z wczoraj, ponieważ zatelefonował ktoś do mnie. I tutaj akurat pana starostę bym pochwalił trochę, a trochę też nie do końca może, ale zacznę od tego, że go pochwalę, bo rzeczywiście ciężarówki, które poruszają się po drogach miejskich, to jest spore utrapienie dla wszystkich mieszkańców, szczególnie te ciężarówki, które wożą piach z okolicznych kopalni. I rzeczywiście od lat ludzie się skarżą, czy to na ulicy Bartosza Głowackiego, ale też na wszystkich innych ulicach, którymi te ciężarówki się przemieszczają. Problem tylko jest taki, że z tego co słyszę, ustawiono znaki, które faktycznie uniemożliwiają wjazd tym ciężarówkom do miasta. Tyle tylko, że nikt z właścicielami czy z zarządem kopalni, na przykład na Białej Górze, ponoć nie konsultował tego, nie wyznaczył tym osobom dróg alternatywnych dojazdów. I postawił jakby ten podmiot, tego przedsiębiorcę wobec faktu dokonanego i z tego co słyszę, tam ci ludzie są mocno zaskoczeni tym, że takie rozwiązanie w stosunku do nich zastosowano. Oczywiście jakby nie kwestionuję zasadności, no bo wiemy jak te ciężarówki nam szkodzą i naszym drogom, ale też mieszkańcom. Tyle tylko, że no kurczę, może warto byłoby z podmiotami zainteresowanymi jakoś tam te rzeczy konsultować. Tym bardziej, że nie przypominam sobie, by sprawa organizacji ruchu tutaj stawała na Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, której jestem członkiem,
ale być może była, tylko że na posiedzeniu, w którym akurat nie mogłem uczestniczyć. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy kolejne są jakieś pytania? Proszę bardzo, pan, no dobrze, pan radny jest starszy, proszę bardzo, panie Wojtku. I później pan Paweł Piwowarski. Panie starosto, ja chciałbym się o dwie, właściwie może na trzy kwestie dopytać. Jedno tutaj to już była poruszana, tylko w innym kontekście, to Centrum Animacji Społecznej. Tam mamy, jednym z elementów był szkolne schronisko młodzieżowe, czyli tam miejskie schronisko młodzieżowe. Chciałbym się dowiedzieć, kto jakby tym, czy to dalej zarządza, kto zarządza i jak to jest rozpropagowane, żeby się nie okazało za pół roku, że na przykład część ludzi wiedziało, że to było skasowane, w likwidacji i tak dalej, nie będą uczestniczyć, nie będą korzystać i pisać o korzystanie z tego i wtedy faktycznie, jak będziemy musieli dołożyć, no to wtedy tylko do agencji albo do likwidacji. To jest jedno, jak to wygląda i może z tym, kto jest szefem, może byśmy się spotkali na komisji tej edukacji, żeby porozmawiać i to, bo jeszcze jest czas, teraz się robi właśnie wiosna, lato, można to rozgłaszać, żeby to po prostu było w utrzymaniu. Druga sprawa to, co dwa lata temu zarówno do miejsca pośrodku, to byśmy się zawęzili. Zarówno właśnie pan starosta, jak pan prezydent zorganizowaliście panowie 14 chyba maja taką konferencję dotyczącą właśnie geotermii w naszym powiecie i w Tomaszowym mieście i to mi bardzo się podobało, dlatego nie pytałem jeszcze rok temu i wcześniej, bo to byłoby za wcześnie, tylko chciałbym się dowiedzieć, czy coś z tego wynikło. Bo z tego co wiemy, ta wody geotermalne, które pod nami są, to tak jak pan starosta mówił, to jest 103 stopnie i głębokość, że tak powiem, odwiertów byłaby stosunkowo bliska, bo tylko 3000 metrów. Na przykład podhalańska taka geotermia musiała nawet na 5400 się wiercać i tak dalej. I z tego co pamiętam wtedy na konferencji mówiono, że właściwie to i Narodowe Centrum, znaczy to by było gospodarki wodnej i tak dalej, gotowe było pokryć całość, a głównie to Unia nawet do 400 tysięcy euro. Chyba tak, w każdym razie gdyby taka ciepłownia powstała i tak dalej. Mówię to w kontekście przede wszystkim ekologii, bo gdyby właśnie tutaj wykorzystano te zasoby wód geotermalnych, które tu są na naszym terenie, to co najmniej 1000 mieszkań, by ta temperatura o 10-20 stopni jakby się podniosła, to by prawie no, można by było albo zlikwidować, albo niewielko tylko grzać i w związku z tym byłoby raz, że te PM10, PM2,5 byłoby zminimalizowane, a drugie z tego co nawet chyba to pan prezydent Witko mówił, że można by było na takiej geoelektrowni zarabiać w pewnym momencie, bo te pieniądze byśmy, tą energię byśmy w Polsko-Węgierskim Forum Gospodarczym, czy do nas do powiatu nie dotarły jakby te zaproszenia oficjalnie, czy bo oni obchodzili to przez ponad tydzień, to właśnie 800-lecie miasta Tomaszowa i tam różne formy były. Ja wiem, że byli obaj prezydenci i pewnie tutaj na tym balu mogli być oficjalni. Natomiast chodzi mi o to właśnie, że tutaj był na tym forum polsko-węgierskim właśnie gospodarczym. Byli różni ludzie, którzy pewne rzeczy i reklamowali i wyjaśniali, że na przykład powstała Polska, jakiś miesiąc temu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, jakieś biura właśnie innych organizacji i o tej strefie mówiono również
chwalono się i współpraca z tymi Węgrami no, w tej strefie ekonomicznej łódzkiej, bo to Tomasz, znaczy Piotrków ma jakby taką sztandarową, jednym z punktów, gdzie całe województwo łódzkie się chwali, to są właśnie dwa te czy trzy takie przedsiębiorstwa i przedsięwzięcia piotrkowskie. Czy oni nas w ogóle nie zapraszali na to, czy po prostu nie można było kogoś z promocji wysłać, żeby to no, podsłuchiwać, mówiąc tak kolokwialnie, żeby wiedzieć, gdzie można zapukać, gdzie czym się można by było po prostu no, my, co moglibyśmy zareklamować i gdzie i tak dalej, bo to zawsze przynosi dodatkowe korzyści dla naszych biznesmenów, dla jakichś tam czy importerów, czy eksporterów na rynek węgierskich różnych rzeczy po prostu. To na razie tylko te trzy rzeczy chciałbym. Dziękuję bardzo. Pan radny Dariusz Misztal, proszę bardzo. Ja mam takie króciutkie, trzy techniczne pytanie do pana starosty. Panie starosto, pierwsze pytanie, kiedy rozpoczną się prace na odcinku drogi Będków-Rosocha? Drugie pytanie, również drogowe, kiedy będzie otwarcie, rozpoczęcie może tak, termin przetargu na nakładki w gminie Ujazd i w gminie Będków? I przepraszam jeszcze, bo zaczekam. Wcześniej zgłaszał się jeszcze radny Piwowarski, ale już proszę bardzo. Panie starosto, i jeszcze ostatnie pytanie takie, to będzie czwarte. Chodzi mi o stan prawny ziemi, na której jest posadowiony most w miejscowości Praszki, gmina Będków, a mianowicie tam mieliśmy nieuregulowany ten stan prawny i on był na etapie prostowania tej kwestii. Teraz nasze służby postawiły tam znak, panie starosto, 2,5 tony. Powiem szczerze, że tam jeżdżą auta o dużym, o większym tonażu. Boję się, żeby ten most nie był zamknięty z przyczyn oczywistych. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, trochę za kolejnością pan radny Paweł Piwowarski. Ja mam kilka pytań dotyczących dróg powiatowych na terenie gminy Ujazd. Pierwsze to jest takie, kiedy będą ogłoszone przetargi na budowę chodnika w ciągu drogi Skrzynki Tobiasze. Drugie to takie zastrzeżenie, a może w zasadzie taka prośba o wizję lokalną znaków na skrzyżowanie w miejscowości Skrzynki z drogą, która prowadzi do miejscowości Przesiadów. Jest to dojazd do firmy Eurobox i tam jest taki galimatias, jeżeli chodzi o ustawienie znaków dotyczące transportu ciężkiego, że bardzo bym prosił o wizję lokalną przy tym skrzyżowaniu i po prostu, żeby ten dojazd do tej firmy był taki, jak potrzeba. Kolejne pytanie to jest takie. W zeszłym roku wyremontowaliśmy odcinek drogi pomiędzy Łaziskiem a Wygodą. Bardzo serdecznie dziękuję za wykonanie tej nakładki. Natomiast mam takie zapytanie, czy jest planowane wykonanie oznakowania poziomego, czyli tak zwanych pasów, tak, rozdzielających oś jezdni. Kolejna sprawa dotycząca tejże drogi. To złożyłem do Komisji Ruchu Drogowego wniosek o ustawienie w miejscowości Wygoda znaku A7. Jest to znak ustąp pierwszeństwa przejazdów. Jest to konsekwencją zdarzenia drogowego bodajże z 3 lutego, gdzie doszło do groźnego wypadku. Pisały o tym różne media. Aby uniknąć w przyszłości takim zdarzeniom, być może wypadałoby w odległości 150 metrów od skrzyżowania ustawić taki znak. O to zresztą wnioskowałem. Od strony Maksymowa jest taki znak ustawiony. Oprócz tego wnioskowałem do Komisji Ruchu Drogowego o ograniczenie prędkości w obrębie skrzyżowania właśnie tej drogi w miejscowości Wygoda z drogą do Wolborza, od strony Wolborza, aby być może tam ograniczyć w obrębie skrzyżowania prędkość do 50 km na godzinę. Przy tej samej drodze, ale w powiecie piotrkowskim w miejscowości Komorniki jest takie ograniczenie prędkości. Wydaje się być zasadnym, aby również u nas takie ograniczenie przy tej samej drodze, przy naszym skrzyżowaniu było. Kolejną sprawą przy drodze Ujazd-Wolbusz to jest wyłączenie
połowy mostu na rzece Bielina w miejscowości Teklów. Most został wyłączony, połowa mostu została wyłączona również na moją prośbę z użytkowania w miesiącu listopadzie. Kiedy planowane są prace związane z jakąś analizą, co tam się dzieje, tak? Kolejna sprawa to też do Zarządu Dróg Powiatowych, do pani dyrektor. Ujazd ulica Wolborska, od 2 lat planowany jest budowa gazociągu, przez co my jako powiat nie możemy wykonać tam remontu chodnika. Czy wiemy coś w tej sprawie, albo możemy się zorientować, czy Polska Spółka Gazownictwa planuje i na kiedy budowę tego gazociągu? No bo mamy wyremontowaną jedną stronę chodnika na ulicy Wolborskiej, na drugiej wygląda to tak dość mało estetycznie. Kolejna sprawa to mam takie zapytanie też do pani dyrektor, czy z gminy Ujazd do Zarządu Dróg Powiatowych wpłynęło jakiekolwiek pismo dotyczące zapytania bądź bieżące prośba o bieżące remonty dróg, naprawy, takie bieżące łatanie dziur, czy w tym roku wpłynęło z gminy Ujazd takie pismo? Chciałbym uzyskać na piśmie taką informację. I ostatnia sprawa to chcę bardzo serdecznie podziękować za inwentaryzację drzew przy drodze powiatowej Ujazd Będków na odcinku Kolonia Olszowa Rudnik. Wiele lat zaniedbań, wreszcie udało się to zinwentaryzować. Dziękuję serdecznie za załatwienie tej sprawy. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś interpelacje ze strony radnych? Proszę bardzo, pan radny Dariusz Miśka. Proszę państwa, panie radny, ja tutaj odnośnie zapytania pańskiego dotyczące, czy wpłynęły pisma z gminy Ujazd. Pani tutaj dyrektor się stosunkuje, natomiast mogę panu powiedzieć, że 2 razy wpłynęły takie pisma skierowane z mojej strony. Dziękuję bardzo. Ale ja pytałem się, czy z gminy Ujazd, nie od radnego, tylko rozumiem, z gminy. Rozumiem, natomiast poczułem się też wywołany po części. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś? Rozumiem, że koledzy radni są z tego samego kręgu i mogą dublować się ich wnioski, tak? Jeszcze ja. Jeszcze pani wiceprzewodnicząca. Ja również w kwestii bieżących napraw bardzo prosiłabym o ulicę Dzieci Polskich i Zawadzką, bo naprawdę dziura jest na dziurze i szczerze mówiąc ponowna taka prośba, już kiedyś z panią dyrektor rozmawiałam, dotycząca naprawy ronda przy ulicy Dzieci Polskich, Zawadzkiej i Milenijnej. Ja wiem, że to już jest któraś z kolei, ale że rzeczywiście od kilku miesięcy ta kostka jest w kiepskim stanie i ta taka moja gorąca prośba. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. No to proszę bardzo. Pani się? Dobra. Szanowni państwo, po kolei odpowiadając na zadane pytania. Pan radny Sitek, co dalej z Centrum Animacji Społecznej, jak to funkcjonuje? Gdzie jesteśmy, bo rozumiem, to się tak mniej więcej do tego sprowadzało, czy nie ma zagrożeń ewentualnych. Tak, i schronisko w tym, bo to jest element Centrum Animacji Społecznej. Także no, pragnę uspokoić, trwają ostatnie prace związane z zakończeniem prac komisji likwidacyjnej, bo pierwsza, która była komisja, to była tak naprawdę komisja inwentarzowa, a potem wchodziła komisja likwidacyjna, dlatego że znaczna część majątku, tego majątku ruchomego, a szczególnie majątku o niskiej wartości, w ogóle no, nie nadaje się do dalszego użytkowania albo no, za chwilę nie będzie nadawała się do kolejnego, znaczy następnego dalszego użytkowania. W związku z tym komisja, rolą komisji było oszacowanie, jaki to jest majątek, ile tego jest, no i przystąpienie do fizycznej likwidacji, jeśli rzeczywiście będzie taka sytuacja, że trzeba będzie ten majątek w jakiś tam sposób zlikwidować bądź przekazać, a więc ten majątek zostaje częściowo, mówię o ruchomym majątku, przekazany w różne miejsca, na przykład do szkół naszych,
jeszcze wiem, że trwają jakieś tam rozmowy z dyrektorami co do przekazania, natomiast co do obiektów jako takich, nie ma żadnych planów, żebyśmy mieli cokolwiek tam likwidować. Więc ani schronisko, ani obiekt przy ulicy Mościckiego, ani przy Farbiarskiej, no nie planujemy tam żadnych na razie zmian. Jak Państwo wiedzą, czekamy na rozstrzygnięcie konkursu na te środki unijne i dopóki nie będziemy wiedzieli, czy te środki pozyskamy, czy nie pozyskamy, to w zasadzie tak fizycznie, optycznie, poza zaprowadzonym porządkiem tam się nic nie zmienia. Obiekty zostają te same, w tej samej lokalizacji, z tym samym wyposażeniem. Oczywiście oprócz tego wyposażenia, które ulegnie zlikwidowaniu. Mamy już nową panią dyrektor, została wybrana pani Elżbieta Łojszczyk. Na razie ma powierzone obowiązki na rok czasu. A więc no, to jest po prostu, no, nie znamy się, konkurs był rozpisany, do konkursu tak naprawdę stanęły trzy osoby, z czego jedna nie spełniała formalnych względów, no, stąd musiała nie być brana pod uwagę. Komisja miała wiele wątpliwości co do rekomendowania jednej z tych, no, skłaniała się komisja ku właśnie tej pani, która została wybrana. W związku z tym tak zarząd postanowił i na razie na rok czasu pani ma powierzone obowiązki. Myślę, że, bo pan mówił o zaproszeniu tej pani na ewentualne posiedzenie komisji. Ja bym apelował może do przewodniczących komisji, abyście państwo no, uczynili to za jakiś czas, dlatego że w tej chwili jutro kończy działalność ośrodek pozaszkolny i tak naprawdę 31 marca jest fizyczna likwidacja. Od 1 kwietnia no, pani przejmuje cały majątek, a więc no, musi sobie powołać komisję. Pani jest od kilku dni dosłownie na tym stanowisku, więc zatrudnionych pracowników musi powołać komisję. No, komisja musi przejąć majątek, to trzeba pozakładać różne księgi, no, uporządkować stan zastany. Daliśmy też jako zarząd pani takie no, wytyczne, że też oczekujemy jako zarząd no, przedstawienia konkretnej koncepcji dalszego rozwoju tego ośrodka. A więc no, poczekajmy przynajmniej miesiąc, myślę, albo dwa, żeby pani miała już taki, no, ona oczywiście przedłożyła na komisji konkursowej plan, wizję działania tego centrum, z tym, że no, to jest przystosowana wizja do oczekiwań konkursu i taka bardzo ogólna. Ja jednak bym chciał coś bardziej szczegółowego, bardziej konkretnego. Zresztą sami jako zarząd mamy pewne wytyczne i cele, które byśmy chcieli zrealizować przez to centrum, więc pani została już tymi celami zapoznana. Mam nadzieję, że za, no nie wiem, przynajmniej miesiąc będzie można spokojnie z nią porozmawiać, co i jak dalej. Ale nie ma żadnego zagrożenia, niebezpieczeństwa, że coś, któraś z tych lokalizacji będzie zlikwidowana, nie wiem. Także tam nie ma żadnych obaw. No. Jeśli chodzi o geotermię i to, co wydarzyło się później, czy dzieje się obecnie po konferencji. Otóż, no panie radny, tak, w tej chwili no, prezydent prowadzi intensywne, że tak powiem, spotkania. Zresztą jak pan śledzi, tam lokalne media czasami coś tam napiszą na ten temat. Głównie jeśli chodzi o Ministerstwo Rozwoju, ale nie tylko, bo tak naprawdę jest sytuacja taka, że mamy pewien paradoks w Polsce, bo niestety nie ma firm robiących odwierty na wolnym rynku w taki sposób, żebyśmy mogli, nie wiem, rozpisać przetarg, wyłonić, popatrzeć na... Jedyną firmą, która dysponuje odpowiednim sprzętem, to jest polskie PGNiG. Ja mówiłem o tym chyba, ale przypomnę. Koszt odwiertu, jednego odwiertu na głębokość od 2 do 3 kilometrów to jest 25 milionów złotych. Wiadomo, odwierty powinny być zrobione dwa, bo jak woda będzie wypływać, to musi jej wpływać. A więc to jest rząd wielkości 50 milionów złotych. W tej chwili tak naprawdę Państwowy Fundusz Ochrony Środowiska przejął finansowanie i dofinansowywanie tego typu przedsięwzięć. Myślę tutaj o odwiertach, ale nie tylko, i wszelkich inwestycjach geotermalnych. Było spotkanie takie trochę nieformalne w Tomaszowie. Był prezes funduszu, był wiceminister odpowiedzialny za te sprawy.
To się odbyło nawet niedawno, 2 tygodnie temu, no może 3. W Tomaszowie takie spotkanie, był prezydent, byłem ja, no i rozmawialiśmy, co dalej właśnie. Więc panowie przyjechali do Tomaszowa nie tylko ze względu na ten odwier, na geotermię, ale przyjechali też ze względu na laguny oczyszczalni tutaj naszej tomaszowskiej ścieków, bo to też jest jakiś problem i zagrożenie ekologiczne. Co prawda nas nie dotyczy, dotyczy miasta, no ale przy okazji żeśmy rozmawiali o wielu tematach. Więc jeśli pan byłby bardziej zainteresowany takimi szczegółami, bardziej konkretami, jakie są rezultaty rozmów prezydenta, czy to w tym Państwowym Funduszu Ochrony Środowiska, czy w ministerstwie, no to odsyłam do niego, można się z nim skontaktować jako radny, to bez problemu, sądzę, pan no, uzyska bardziej szczegółowe informacje, dlatego że ja uczestniczę w tych głównych takich spotkaniach, a w zasadzie tak naprawdę 3 razy uczestniczyłem, więc nie jestem na każdym spotkaniu, nie jeżdżę z prezydentem do Warszawy, więc nie chciałbym za dużo tutaj naopowiadać, co nie do końca może mieć pokrycie w faktach. No myślę, że najważniejsza informacja dla nas jest taka. Temat nie umarł, temat żyje, temat jest drążony, temat jest analizowany. No i myślę, przy udziale i możliwościach dzisiaj naszego prezydenta, znaczy możliwościach politycznych tu mam na myśli, no to ja mu tylko kibicuję, żeby to się udało. Natomiast nie ma sposobu na finansowanie tego przedsięwzięcia z funduszy unijnych, no, szeroko rozumianych, tak to nazwijmy. Tak naprawdę to są środki Funduszu Ochrony Środowiska, krajowe środki, nie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ale Krajowego Funduszu Ochrony Środowiska. Tak przynajmniej ja mam wiedzę na tą chwilę. Natomiast czy tam będzie woda, wie pan, ja tak nie mówiłem, na pewno tam 103. Owszem, jest opracowana mapa Polski i ten pas taki od Szczecina przez Uniejów do Tomaszowa i tam za pod Drzewicą gdzieś się kończący, czy w tamtym rejonie, to on pokazuje taką prognozowaną, hipotetyczną ciepłotę wód geotermalnych w tym pasie. Tam pewnie jest ta cyfra 103, ale to wie pan, czy to będzie 103, to się tak naprawdę okaże dopiero jak będzie zrobiony odwier. Ale rzeczywiście akurat miałem teraz taki wyjazd, bo w tej misji gospodarczej na Ukrainie był również burmistrz z Uniejowa. I oni rzeczywiście na bazie, bo my tak znamy Uniejów i te geotermie tylko z basenów wód geotermalnych i ciepłoty tam różnych rekreacji. Natomiast on rzeczywiście dokonał rewelacyjnej sprawy, bo stworzył właśnie taką mini elektrownię geotermalną na bazie tych wód do tego stopnia, że zasila miasto w prąd wszystkie obiekty, oświetlenie uliczne, no miasto to jest wiadomo, no niewielkie miasto, bo to jest w zasadzie gmina, ale jest zasilane z niezależnego źródła własnego. A więc radykalnie spadły mu koszty oświetlenia czy energii elektrycznej ponoszone z tego tytułu. I ta wartość wymierna jest nie tyle w tych basenach geotermalnych, co właśnie z tej infrastruktury kołotermalnej. Nie? I nawet tam się wybieram, bo się tak umówiłem z nim wstępnie, że chciałbym to zobaczyć, właśnie tą elektrownię, te rzeczy, jak tam funkcjonują. Tak, tak, ale to właśnie na bazie tej wody geotermalnej, bo on ją podgrzewa gazowo jeszcze do osiągnięcia określonej temperatury i rzeczywiście no, ja byłem zdumiony właśnie, że taka wydajność tej elektrowni jest, że on rzeczywiście nie płaci za oświetlenie. On ma swoje obiekty do tego podłączone, on ma oświetlenie uliczne podłączone, on ma wiele rzeczy podłączonych i to jest naprawdę rewelacja, bo ja w ogóle nie brałem też pod uwagę, że to aż taka wydajność z tego, taką wydajność z tego można osiągnąć, a więc no, pewną wiedzę zdobyłem nawet na tym wyjeździe, właśnie rozmawiając dużo z tym burmistrzem. Co do forum gospodarczego, spotkania prezydentów polsko-węgierskiego i tak dalej, no cóż, panie radny, powiem, no ja jestem z tym mocno sfrustrowany, bo no niestety pominięto nas, powiem szczerze. Nie wiem z jakich powodów i dlaczego, czy przez nieuwagę, ale powiat tomaszowski, myślę tu o zarządzie, no nie dostał żadnych zaproszeń. Ja się dowiedziałem w ostatniej chwili z mediów,
Oczywiście próbowałem dojść, gdzie, co i jak, no może jednak. No ale wie pan, no nieładnie się wpraszać, jak kogoś nie chcą. Nie? Znaczy, nie wiem, czy nas nie chcieli, czy przeoczyli, ale w każdym razie nie mieliśmy wiedzy ani żadnego zaproszenia na te wydarzenia, które działy się w Piotrkowie. Nie mówię tylko o prezydentach, ale mówię o tej konferencji, o której pan mówi. Bo no, niestety jako powiat no, gdzieś nas nie zauważono. No wie pan, prywatnie można, instytucji, organowi no, nie wypada. No, no wie pan, no to jest... Nie, nie, znaczy ja widziałem z mediów, tak jak pan, mógłbym się, no ale ja się dowiedziałem z mediów, mógłbym się wpraszać, no ale no nieładnie się wpraszać, jak może nas nie chcą, nie? Także ja tu też ubolewam i swoją taką dezaprobatę wyrażam i to głośno, bo tak się nie powinno robić. No. Myślę prezydentowi Piotrkowa się pokłonić nisko za to pominięcie. Nie, nie wiem, czy on był tym głównym organizatorem, ale w każdym razie no, no nieładnie, a tym bardziej znamy się osobiście. Nie? No, sądzę, że wyczerpałem pana tutaj pytania. Jeśli chodzi o pana radnego Misztala, no to jak gdyby... Aha, no tak, jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargu. Cała procedura teraz podpisanie umowy trwa, bo to nie tylko jest wyłonienie wykonawcy, który będzie wykonywał, ale w tej chwili wyłaniamy tak zwanych inspektorów nadzoru, no bo trzeba to kontrolować, nadzorować i tak dalej. To wszystko się dzieje. Myślę, to jest kwestia naprawdę krótkiego okresu czasu. Po świętach już będzie wszystko wiadomo, już tam powinny prace ruszać. Pani dyrektor może kiwać głową na tak albo na nie, to wtedy będę się wycofywał, jak za dużo powiem. No dlatego, że no, na roboczo też wszystkich szczegółów nie znam, ale na pewno jesteśmy po przetargu, cała procedura rusza, także niebawem prace na tej drodze ruszą. Co do mostu w Praszkach, no niestety trwają te procedury związane z tak zwanym wywłaszczaniem prywatnych gruntów, czy pozyskiwaniem prywatnych gruntów, no niestety są... Ja bym powiedział wręcz no, tragiczne, jeśli się idzie normalną drogą. Jeśli idziemy, na przykład robimy drogę i stosujemy tak zwaną specustawę, wtedy jest to łatwo, prosto i szybko, bo wywłaszczamy, nie pytamy o zgodę, robimy co do nas należy. Tak między innymi powstało rondo na ulicy Legionu. Natomiast tam z uwagi na to, że ta inwestycja nie jest jeszcze zaplanowana do końca, ten remont musi być robiony w zwykły sposób, nie w oparciu o specustawę. No, część tam zostało jakichś tych gruntów uregulowanych, jest chyba jeden grunt czy dwa, ale to byśmy panu radnemu, tutaj pani dyrektor doprecyzuje, które jeszcze, od kogo te grunty nie zostały pozyskane, albo na piśmie właśnie pozyskane, no ale no, sprawa żyje swoim życiem, wiemy o tym, mamy tą świadomość, bo wiemy jak ta droga tam, znaczy ten most tam wygląda. Co do pozostałych rzeczy, no to tak jak mówiłem, my chcemy, mamy taką zasadę, panie radny, że staramy się kontynuować ciągi drogowe dalej. Czyli jak zaczęliśmy od Będkowa, idziemy tutaj w stronę Rosochy, to idziemy dalej konsekwentnie. Oczywiście poszliśmy w dwóch kierunków, bo w tamtym roku poszliśmy od Łaziska i zatrzymaliśmy się na drodze Wolborskiej. Teraz ruszamy od Będkowa, idziemy w stronę Łaziska, zatrzymamy się na Rososze. Z tego jak pan wie, bo pan wie o tym, że wójt zdeklarował kolejne środki do wsparcia, żebyśmy jeszcze kolejny odcinek nakładką, już nie prowem, a nakładką zrobili. Z wójtem ujazdu podpisaliśmy porozumienie, gdzie wójt wykłada 400 tysięcy, to naprawdę nie są małe pieniądze na tą drogę, bo naszym założeniem chcemy odejść od tej praktyki, która tu była w latach ubiegłych stosowana, że tu 50 metrów, tam 100 metrów, bo tu jakiś radny, tam sołtys, tam wójt, tam kolega partyjny i każdy rwał i tak robiono. I jedzie pan, jedzie góry, hurdoty rozmaite, nie wiem, barykady, zachwali, super asfalt, od razu 100 metrów z powrotem droga z dziurami. To nie jest dobra polityka drogowa, ja się z tym nie zgadzam, dlatego uważam, że jeśli zrobiliśmy rondo w ulicy Legionów, zrobiliśmy ulicę Halera, należy zrobić ulicę Mostową i bez względu, jak to ktoś będzie oceniał dobrze, źle, nieważne. Tak samo jeśli chodzi o ulicę Smugową.
budową. Zrobiliśmy chodnik od ulicy, chodniki nawet nie, od ulicy Dąbrowskiej do ulicy Lewej. W tej chwili, mam nadzieję, lada moment, spółka wreszcie wywiąże się z nałożonego na siebie obowiązku, położy asfalt. My zrobimy dalej do Jana Pawła, bo to ma być ciąg ulicy zrobiony, czyli tu krótko mówiąc będzie cała ulica zrobiona, całe ulice, przepraszam, bo Halera jest cała, będzie mostowa cała, smugowa cała zrobiona, a nie takie rwanie tu 50 metrów, tam 20, tam 30 i wszędzie jest źle. Więc tak te sprawy wyglądają. Na resztę ewentualnie to panu radnemu bym dopowiedział pisemnie, czy pani dyrektor dopowie na piśmie, bo nie chciałem przedłużać, bo wiem, że tych pytań jeszcze trochę jest. Skrzynki Tobiaszy też na piśmie, tak? Z tymi tablicami, panie radny, od razu powiem, no niestety zamieszanie z wójtami, właśnie to jest takie lobbowanie, wie pan, gdzieś tam poszło, wójt sobie, postawiliśmy znaki, bo było ograniczmy, niech tyry nie jeżdżą, ograniczyliśmy, no tak, ale mieszkańcy niech mają, no to nie, ale to wójt przyszedł, nie mieszkańcy, mieszkańcy mojej gminy, no to przyszedł wójt, a dlaczego nie mojej gminy? I kazałem zdjąć te tablice, no i nie wiem, dlaczego to jeszcze nie jest zdjęte, ale powiedziałem, że sam zdejmę, jak będzie do tego. Niestety, musi być tak, że owszem, zawsze może być, musi być informacja, nie dotyczy wjazdów docelowych, ale docelowych, rozumianych, ktoś ma garaż, ma samochód, no musi do garażu dojechać, a nie do firmy dojechać. No niestety, to nie jest prawda, drodzy państwo, i tu chcę zdementować, bo taki mamy spór właśnie z Białą Górą, taki trochę sztuczny twór, bo do mnie wczoraj dzwoni prezes Białej Góry i właśnie taki oburzony, ile on i tak dalej, bo teraz tiry jeżdżą przez Piotrków, nie? Ja mówię, panie, jak będą jeździć przez Częstochowę, to jeszcze gorsze straty pan poniesie, bo drogi są zupełnie inne, powiatowe i dostępne do objazdów. I taka droga, którą żeśmy objeżdżali, sprawdzali i tak dalej, jest drogą przez koło i to jest za Włodzimierzowym, skręca się, nie gdzieś na Piotrków, na tam dalej, w tamtą stronę do Piotrkowa, tylko skręca się na koło i z koła kawałek jest prostego jeszcze asfaltu, może nie prostego, ale asfaltu i wjeżdża się na S8, a więc, no owszem, jest to trochę dalej, no ale dla tirów, drodzy państwo, no to 20 kilometrów to nie jest odległość do przejechania trochę dalej. Więc ja nie do końca się zgadzam z tym, no albo chcemy te tiry wyeliminować, albo nie. Ścigamy się, robiliśmy, proszę pana, przymiarki do właśnie postawienia tego oznakowania. Od razu nie wiemy, kto i jak doniósł szybko. Z Opoczna przysłano pismo, że do 12 ton odgraniczają. I oni nie mają dylematu radnych i problemów z Białą Górą, bo od razu przyszli, żebyśmy wyrazili opinię, bo oni chcą postawić na tej drodze, którą teraz jest ten objazd, 12 ton. No więc albo ich mogliśmy wyprzedzić, stawiając te znaki, jakieśmy postawili, albo poczekać, jak oni postawią 12 ton, a wtedy już nie ma żadnej możliwości, żeby przez Tomaszów tiry nie jeździł. Oczywiście to jest część tirów, ale znacząca część tirów, bo to są najgorsze tiry, bo to są tiry wożące pijak. Pijak jest ciężkim elementem i to są te właśnie 40-tonowe ładunki, które jadą przez miasto. Więc ja się tu będę upierał co do dojazdu do firm, bo wiem, że kierowcy ci mają podpisać. Ja nie mówię o kierowcach takich lokalnych, doraźnych, gdzie chłopu na budowę pijak ma przywieźć. On ma problem, może rzeczywiście, bo musi objechać dalej. Ale on sobie też poradzi, bo chłop zapłaci. Ale ja mówię o tirach, które są tak naprawdę i mają podpisane umowy, proszę pana, bo się wszystko mówi o kierowcach. No niekoniecznie kierowca. Kierowca, owszem, ma koszty, ale płaci ostatni. Tak jest w podatku VAT, ale nie tylko. Ja chcę powiedzieć też, że byłem w Euroglasie, zresztą z wicestarostą byliśmy na wycieczce, na zwiedzaniu i tak dalej, rozmawialiśmy, ale nie, bo to jest ważne, wie pan, bo do Euroglasu jedzie najwięcej tirów i Euroglas ma zakontraktowane 5-letnie umowy z tirowcami. Oni mają wkalkulowane trasy przejazdu i to jest modyfikowane, jeśli coś się zmienia na drodze. Po 5 latach, nieważne, czy samochód jest sprawny, super i do dyspozycji, każą kierowcy kupić, w leasing to się bierze, bierze kierowca nowy w leasing i zawierają na kolejną umowę pod warunkiem, że on to zrobi. Jeśli nie wymieni samochodu na nowy, nie weźmie w leasingu, nie zawrą z takim kierowcą umowy, bo oni muszą mieć 100% pewności, że dostawa surowca przyjdzie na czas. Więc ja wiem, jak wygląda dostawa surowca i dojazdu do firm. To jest fikcja, którą oni mówią, że o matko, teraz stanie fabryka, stanie coś. Ludzie jakby przez znaki stawały fabryki, no to ja nie wiem, to w Afryce chyba tak nawet nie jest. Więc nie dajmy się zwodzić
jakimś takim no, od razu demagogicznym stwierdzeniom, że zaraz się świat zawali. Nie zawali się. No chyba, że wszyscy powiemy, no dobra, no nie, no, jednak niech jeżdżą przez Tomaszów. No jak tak będzie państwa wola, no to no dobra, zdejmiemy znaki. Nie? To tyle chyba. A nie, pani radna jeszcze tu pytała, przewodnicząca, przepraszam. Nie? A o dzieci polskie i te... No dzieje się to, pani radna. Ta Dzieci Polskie jest skomplikowaną ulicą, bo grunty nie nasze, droga nasza, nie wiadomo czy nasza, czy miasta. No i tam jest jak jest. No i to tak. Taką mamy zaszłość, nie? No. Ale to będzie... Będzie, no remonter ma ruszyć. Nie, bo drodzy państwo, to jest to, co ja zawsze protestowałem i tego nie widziałem. Pani dyrektor mnie oświeciła, bo mnie też zawsze denerwowało to na gumofilca te układanie asfaltu, nie? Bo to było już od zarania dziejów i to jest w dalszym ciągu. I tak mnie to denerwuje, jak widzę te gumofilce i kopanie tam, klepanie tego asfaltu na drodze. No ale niestety jest okres taki, to technologia tego wymaga. Po prostu stają te tak zwane otaczarki, które nie pracują, nie robią asfaltu, krótko mówiąc. A więc trzeba kupić w workach, żeby doraźnie tą dziurę załatać, tak, takie no, jak Fletcher tam zęba, lekarz narpie, a potem musi wydłubać. I my też po prostu no, tym gumofilcem utykamy te dziury, a potem idzie remonter, jak już kupi sobie tego asfaltu z otaczarki i jedzie i elegancki asfalt robi. Ale ja tego też nie wiedziałem, teraz mi oświecono, że gumofilec być musi, proszę pana. Proszę bardzo, panie radny. Panie starosto, jak już wywołał pan temat remontera, to jeszcze byśmy poprosili o harmonogram prac, jeżeli jest już opracowany, aby radnym udostępnić. Dobrze, to pani dyrektor taki harmonogram udostępni państwu, nie ma problemu żadnego. Nie? No tak, bo rzeczywiście no, cały powiat od razu się nie pojedzie. Nie? No, dobrze, to dziękuję za uwagę. Proszę bardzo, pan Wojtek jeszcze. Jeszcze, panie starosto, właściwie to do zarządu powiatowych dróg. Jest tam jedna taka droga, która 2 lata temu była nasza, powiatowa. Wtedy był członkiem zarządu pan Andrzej Wodziński. No i wtedy zrobił fotografię. I on wtedy publicznie powiedział, że przez tą drogę to właściwie tylko kajakiem można przejechać. To 2,5 roku temu określił. Natomiast w tej chwili zarówno leśniczy ostatnio mnie pytał, jak i część ludzi, co będzie z tą drogą. Tam naprawdę z osobowym nie ma co jeździć, zwłaszcza po burzy, bo może się zawiesić po prostu samochód. I ale panie radny, proszę o powiedzenie, jaka to droga? Tutaj pan Dariusz wie, między Wielką a Królową Wolą. Od strony jeszcze tam Królowej Woli to jest w miarę wyrównane 2 kilometry, ale w pewnym momencie są takie doły, takie, tam nawet, ja mówiłem to już rok temu panu Kowalczykowi wtedy, zwykłe gruzy, to mi powiedział, że jak będzie jakiś remont. Tu ja widziałem tam, jak robili tą drogę koło Ronda, koło Chopina, to tam jest taka hałda wielkich gruzów. Czy tam, gdyby te gruzy tam wysypać, utwardzić, bo tam normalna równiarka też dużo nie da, bo jak przyjdzie, zwłaszcza po zimie, deszcz, to wszystko się będzie zapadało, bo tam, a część ludzi już się nabrało, bo jadąc z Oboczna na przykład z płytkami, ktoś sobie robi skrót, bo na GPS-ie wykazuje tą drogę powiatową, po prostu no tylko wtedy dziki ma i się zastanawiać, czy go wilki nie zjedzą na tej drodze w nocy, jeśli tam trafi po prostu. Znaczy ja powiem tak, no pan wicestarosta zna temat, bo akurat się nim tam zajmuje, ja bym prosił, jeśli może coś powiedzieć, to powie, a jeśli nie, no to udzieli informacji, nie wiem, no na piśmie, no musimy to jakieś plany przyjąć, no, no w tej chwili. No tak, ale wie pan, my przyjęliśmy, po to te konwenty się odbywają z wójtów u nas w powiecie, że no mamy takie założenie jednak, mimo że są drogi powiatowe, to nasze są drogi, więc my decydujemy, no ale ja stałem na stanowisku, zresztą dalej stoję, że no jednak gospodarz gminy to jest wójt. No jeśli wójt ma pierwszeństwo, bo mi wskazuje inną drogę, ba, on dofinansowuje do tej drogi, no to raczej, no mimo że czuję nieraz potrzebę, że pierw należałoby zrobić inną drogę niż tą, no to jednak kierując się głosem wójta, staram się wyjść naprzeciw jego oczekiwaniom. Nie? Panie starosto, ale tej drogi wójt nie ma prawa nawet dołożyć się tam, bo to jest w gestii jakby nadleśnictwa, bo to jest droga idąca równo przez nasze właśnie lasy. A to może wicestarosta odpowie, bo ja akurat nie znam tej drogi. Nie? Proszę bardzo, pan wicestar. Panie przewodniczący, szanowni państwo,
My już na temat tej drogi dużo dyskutowaliśmy, nawet z ówczesnym nadleśniczym i z panem radnym Krzysztofem Iskierką. Byliśmy chyba ze 3 razy na takich rozmowach i praktycznie byliśmy już bliscy podpisania porozumienia i dosłownie po naszej ostatniej wizycie u pana nadleśniczego został odwołany, zmienił się pan nadleśniczy. Myślę, że trzeba podejść jeszcze raz do... Myślę, że nie było to skutkiem naszych rozmów. Mam nadzieję taką. Tak właśnie zastanawiamy się z panem Krzysztofem, czy jechać jeszcze raz do tego nowego. Myślę, że trzeba podjechać. Natomiast jeżeli chodzi o gruz, tutaj było bardzo dużo gruzu, jak budowała się galeria. My tam byliśmy na miejscu, przyglądaliśmy się, ale on się do niczego nie nadawał. Gdybyśmy go zawieźli na tę drogę, to by nas kierowcy przekleli, bo tam było wymieszane wszystko. Szukaliśmy jakiegoś takiego właśnie cegielnego gruzu, a tam było wszystko wymieszane i odeszliśmy od tego tematu. Ale rozmowy były na ten temat i myślę, że jeszcze raz podejdziemy do tego, bo ta droga faktycznie, teraz to nawet kajakiem się tam nie przepłynie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, proszę bardzo, pan radny. Ja chciałbym w 2 sprawach jeszcze. Pierwsza sprawa to chciałbym przedstawić, to nie jest ani wniosek, ani jakiś zarzut, broń Boże. Natomiast problem z parkowaniem, jeżeli mamy sesję. Tu zawsze jest tak, no ja ponoszę konsekwencje finansowe, nie chcę zwracać się o zwrot pieniążków, ale jest taka, no fakt, pozostaje faktem, że o godzinie na przykład 14 urząd jeszcze w pełni pracuje i parking jest zawalony. Natomiast później tak, później ja zszedłem dzisiaj specjalnie 16:10, żeby odstawić samochód na miejsce parkowania, no bo musiałbym kolejną 5 wrzucić, prawda? Czyli trzeba by coś z tym fantem naprawdę rozważyć. Druga sprawa, o której chciałbym powiedzieć, no pewnie, że to jest śmieszne to, o czym mówiłem, ale warto byłoby się zastanowić, gdzie te pojazdy nasze ulokować w razie czego, w trakcie sesji oczywiście. Ja nie mówię, żebyśmy mieli miejsca prywatne sobie, kiedy chcę przyjeżdżam i wtedy mam miejsce. Natomiast druga sprawa, chciałbym tu zwrócić uwagę na sytuację tak. My mówimy o drogach powiatowych, my mówimy na temat właśnie gmin, Ujazd, Będków, inne te wszystkie gminy uboczne, Rokiciny, Żelechlinek i o tych wszystkich sprawach mówimy, gdzie w zasadzie wójtowie mają jak gdyby możliwość dofinansowywania, czyli te 50%, o których na początku rozmawialiśmy ze starostą. To jest gdzieś ta realizacja tych dróg faktycznie wchodzi w rachubę, ale weźmy pod uwagę drogi powiatowe zawarte w obrębie miasta Tomaszów Mazowiecki, gdzie w zasadzie nie mamy skąd wyciągnąć tych pieniążków, tylko pełną konsekwencję ponosi powiat w tym momencie. Całą finansową, bo skąd? Chyba, że współpracujemy z prezydentem miasta, prawda? I ja mówię tu dzisiaj, bardzo wiele fajnych wniosków padło tu. Ja akurat tą gminę znam bardzo dobrze i ta gmina jest bogata, ujezdzka. I tam stać ich na to, żeby te 50% dać, prawda? A skąd my mamy w mieście? Akurat obracam się w okręgu numer 2, gdzie też są potrzeby. Ja zamykam się jak gdyby z tymi sprawami, w ogóle nie poruszam, ponieważ znam realizację i możliwości budżetu po prostu, bo tu pan Misztal się uśmiecha. Ja znam możliwości budżetu, prawda, pani skarbnik, jakie są i gdzie można dotknąć jakiego terenu, więc ja nawet niektóre rzeczy patrzę, chyba że dół już się wielki zrobi, że mi koło wpadnie. Tak to się nie odzywam nawet, dlatego też mówię. Powiat ponosi w mieście, remontując drogi czy realizując nakładki, ponosi pełną odpowiedzialność finansową za to. Natomiast gminy mają swój budżet, mają możliwości. Także troszkę zawsze przejrzyjcie sobie budżet i zobaczcie, gdzie co można i dlaczego, bo zgłaszać wnioski tutaj nagrywane, prawda, są sytuacje. To jest piękna sprawa, tylko jak ma zarząd realizować? Skąd? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że sesje mają być od 18 teraz, tak? Żartowałem oczywiście. Proszę bardzo, pan radny Misztal. Ja dalej już nie będę zabierał głosu, ja tylko wspomniałem, że są problemy. Dlatego też my, jedni mają, Pawlak ma, ktoś nie ma. Ktoś ma, żeby drugi nie mógł mieć, no. Czy są jeszcze jakieś? Nie ma, tak? Przechodzimy zatem do punktu kolejnego. Wnioski i oświadczenia radnych. Czy państwo radni mają jakieś oświadczenia i wnioski? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu, sprawy różne. Chciałem przypomnieć wszystkim o oświadczeniach majątkowych. Do końca miesiąca proszę o złożenie oświadczeń majątkowych. Słucham, do końca miesiąca kwietnia. Oczywiście, spokojnie. Szanowni państwo, serdecznie wszystkim państwu dziękuję za uczestnictwo w dzisiejszej sesji. Zamykam obrady 32. sesji Rady Powiatu. Dziękuję wszystkim.